Cześć wszystkim, tu Ignacy z Japonii. Sake to bardzo znane japońskie słowo. W japońskim oznacza po prostu napój alkoholowy, ale poza Japonią oznacza japoński alkohol z ryżu, który w Japonii jest nazywany nihonshu. A izakaya to jeszcze inne japońskie słowo znane chyba tylko części Polaków. Oznacza taki bar albo knajpę, gdzie podają napoje alkoholowe i jedzenie, które pasuje do alkoholu. Często Japończycy chodzą po pracy do izakai i piją. To jest niefajne dla pracowników, którzy wolą oszczędzać pieniądze albo spędzać czas inaczej, ale niestety wypada pójść, kiedy jesteś zaproszony. Na szczęście ja nie muszę chodzić na takie coś, bo jestem YouTuberem, ale mój kolega, który pracuje w znanej firmie, mówił, że chodzenie na takie spotkania jest uciążliwe. Te spotkania nazywają się nomikai. Idziesz do izakai na nomikai. Sake, a po japońsku sake. I izakaya, oba słowa są związane z alkoholem, ale formy się różnią. Ale to tylko tak się wydaje, a tak naprawdę te słowa są związane ze sobą etymologicznie. Dzisiaj to wyjaśnię. Sake, słowo to może mieć formę saka, kiedy po nim następuje inne słowo i razem tworzą złożony wyraz. To jest podobne do oboczności w języku polskim. Pod pewnymi warunkami samogłoska przechodzi w inną, jak w formach mąż i męża. Po M mamy albo on, albo en, ale to nie znaczy, że zawsze tak było. Język prasłowiański miał onosowe i enosowe, ale nie ma to w związku z tym, czy dzisiaj występuje on czy en w danym miejscu. To zależy od tego, czy ta nosówka była długa czy krótka w staropolszczyźnie. W prasłowiańskim forma mąż miała onosowe, jak dzisiaj, i forma męża też miała onosowe, bo to jest to samo słowo. A później na gruncie języka polskiego nastąpiło zamieszanie. Najprawdopodobniej nosowe o i nosowe e się zlały i dopiero później na podstawie długości powstało rozróżnienie na nowe onosowe, czyli dzisiejsze on i enosowe, czyli dzisiejsze en. Długa nosówka przeszła w on, a krótka w en. Forma mąż miała długą nosówkę, więc dzisiaj ma on, ale forma męża miała krótką nosówkę, więc dzisiaj ma en. A teraz pytanie. Wyraz męski miał długą nosówkę czy krótką? Miała krótką, bo en to znak, że kiedyś nosówka w tym miejscu była wymawiana krótko. Tym samym wyraz mężczyzna też miała krótką nosówkę. Teraz wracamy do japońskiego. Sake, czyli alkohol, ma formę saka pod pewnymi warunkami. Forma saka występuje w wyrazach złożonych, na przykład sakana, sakana to ryba. Wielu Japończyków o tym nie wie, ale pierwotnie sakana to było złożenie sake plus na. Sake jako alkohol, a na jako poboczne danie. Po sake jest jeszcze słowo na i one razem tworzą złożony wyraz, więc sake zmienia się na saka. Czyli sake plus na to sakana i to oznaczało przekąskę do alkoholu. Jako, że do alkoholu jadano najczęściej ryby, słowo to uzyskało później znaczenie ryby i do dzisiaj tak zostaje. A przed wyrazem sakana, ryba to było uo, uo. To słowo też dzisiaj występuje. Ryby jako znak zodiaku to uoza, uoza. Za to taki przyrostek dla gwiazdozbiorów. Jeszcze nazwy niektórych gatunków ryb kończą się na uo, jak tobi uo, aka uo. Jeszcze jest słowo sakazuki. Jest to taki tradycyjny talerzyk do picia alkoholu. To jest złożenie wyrazów sake i tsuki. Tsuki to właśnie taki tradycyjny talerzyk na napoje. Nie wiem dlaczego używali czegoś takiego płaskiego do picia, bo to niepraktyczne, ale tak było. Czyli sakazuki to taki talerzyk, ale specjalny na alkohol. Jeszcze jest sakaya. Jest to sklep, który sprzedaje alkohol. To jest złożenie wyrazów sake i ja. Ja to lokal albo sklep, a nie ja. To teraz zobaczymy, gdzie w wyrazie izakaya kryje się słowo sake. Nie widać tego, ale zaka przynajmniej jest podobne do saka. Właśnie tutaj jest słowo sake. Jeszcze jeden krok i wszystko będzie jasne. Izakaya i jest od słowa być, siedzieć. Kiedy w japońskim połączone są dwa słowa, często początkowa spółgłoska drugiego wyrazu się udźwięcznia. Czyli kiedy łączymy i sake, to s zmienia się na z. Izake to jest picie alkoholu na miejscu. A ja, tak jak powiedziałem, to taki lokal. Więc izakeya to był taki lokal, gdzie można pić alkohol na miejscu. Struktura tego wyrazu była izake, ja. Ale przez istnienie wyrazu sakaya, sklep alkoholowy, ludzie zaczęli inaczej interpretować strukturę i zaczęli mówić izakaya jako
jak sakaja. Tak powstało słowo izakaja. Więc jeśli zrobimy porządek z informacjami, to wyraz izakaja składa się z trzech słów. I siedzieć, sake, alkohol, ja, lokal. Po prostu trudno to zauważyć, bo sake ma dwukrotnie zmienioną formę zaka. Tylko wszyscy Japończycy widzą, że zaka to sake, bo izakaja to słowo piszemy w chińskich znakach i akurat na miejscu zaka jest ten znak, który oznacza alkohol i zwykle czyta się jak sake. To jest jedna z zalet kanji. Dzięki nim lepiej widzimy pochodzenie słów. Mnie bardzo się podobają kanji, bo są ładne i ciekawe. Poruszę jeszcze jedną kwestię, bo wiem, że teraz niektórzy z was się zastanawiają. Nazwa miasta Osaka, Osaka po polsku, nie ma związku z wyrazem sake, mimo że zawiera saka. Tutaj saka to słowo, które oznacza stok, czyli taka pochylona droga. To wszystko. Mam nadzieję, że teraz wyraźniej widzicie związek między wyrazami sake i izakaya. Jeśli będziecie w Japonii, to koniecznie spróbujcie jakąś izakaję, bo tam zazwyczaj mają bardzo dobre jedzonko. Dzisiaj tak wyjątkowo bez słowa na dzisiaj. Przepraszam, to cześć.